Gmina Rychwał usytuowana jest w południowo-wschodniej części Wielkopolski. Jest gminą o charakterze rolniczym składającą się z 23 sołectw i miasta Rychwał. Ubiegłoroczny budżet gminy to 42 miliony złotych. Z budżetu finansowano bieżące zobowiązania i wydatki. Ponadto udało się zrealizować wiele inwestycji i przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Gmina Rychwał konsekwentnie stawia na zieloną energię. Obecnie 10% energii zużywanej w gospodarstwach domowych pochodzi z ogniw fotowoltaicznych. Jest to efekt realizacji projektu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Rychwał był liderem zadania, dzięki któremu w 4 gminach zainstalowano łącznie 668 instalacji, z czego 172 instalacje w naszej gminie. Panele fotowoltaiczne działają także w budynkach użyteczności publicznej. Kolejny ważny projekt pod nazwą Z kulturą na co dzień, wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali pozwolił na poprawę wizerunku i użyteczności budynku. W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie, zakupiono sprzęt nagłaśniający, wybudowano plac zabaw oraz doposażono pomieszczenia hali. Rok 2019 był przełomowy dla rozwoju instytucjonalnych podmiotów polityki społecznej. Samorząd w odpowiedzi na lokalne potrzeby mieszkańców po blisko 5 latach starań utworzył ośrodek wsparcia dziennego dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychofizycznymi. Inwestycje udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O tym, że nie jest nam obojętny los potrzebujących mieszkańców, świadczą podejmowane inicjatywy charytatywne. Największą z nich jest organizowany od 10 lat Rychwalski Bal Charytatywny. W dotychczas zorganizowanych balach zebrano około 230 tysięcy złotych. Wsparcie trafiło do ponad 100 osób. W trosce o najmłodszych przy szkole podstawowej w Kucharach Kościelnych rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na sierpień 2020. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sukcesywnie poprawiamy infrastrukturę drogową. W ubiegłym roku udało się zrealizować budowę drogi gminnej w miejscowości Święcia oraz utwardzić drogi w miejscowości Rybie i Grochowy. Gmina współfinansowała remont drogi powiatowej na odcinku Jaroszewice-Rychwalskie, Jaroszewice-Grodzieckie oraz remont chodnika przy drodze powiatowej w Dąbroszynie. Na wniosek gminy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebudowała skrzyżowanie w miejscowości Siąszyce. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa 11 jednostek OSP, spośród których 2 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2019 roku ze środków gminy i Urzędu Marszałkowskiego zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Glinach. W ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wszystkie jednostki doposażone zostały w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Mimo ubiegłorocznej suszy, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze i wysiłkom pracowników PGKiM, nie dochodziło do przerw w dostawie wody. Spółka komunalna doskonale wywiązuje się także z zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Ostatni rok to także szereg działań na rzecz wspierania lokalnej historii i kultury. Projekt U źródeł znamienitego rodu Kossaków pozwolił na odnowienie pomieszczenia Izby Pamięci Juliusza Kossaka w Siąszycach. Po raz kolejny zorganizowano warsztaty plastyczne oraz rekreacyjne rajdy rowerowe. Pozostając w duchu zdrowego stylu życia, warto wspomnieć o współpracy z Konińskim Ludowym Towarzystwem Cyklistów oraz o organizacji licznych turniejów, zawodów i spartakiad. Gmina Rychwał kreuje także życie kulturalne. Największą imprezą na terenie miasta jest doroczne Święto Ziemi Rychwalskiej, czyli Rychwalia. W ubiegłym roku świętowanie rozpoczęła sesja specjalna poświęcona jubileuszowi 30-lecia wolnych wyborów oraz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podczas której tytuł honorowego obywatela gminy Rychwał otrzymał premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego pan Leszek Miller.
kolejnych dniach rychwaliów w programie znalazły się m.in. koncerty zespołów MIG oraz Łzy. Drugim największym wydarzeniem są imprezy muzyczne – piknik orkiestr Dętych. Jeszcze kilka lat temu to była niewielka lokalna impreza, dziś znana jest w całej Polsce, a nawet za granicą. Inicjatorem pikniku jest rychwalska orkiestra Quantum. Nie sposób pominąć jej kulturotwórczej roli w naszym środowisku. Zespół wzbogaca kalendarz gminnych wydarzeń, organizując m.in. koncerty rozrywkowe i patriotyczne, dostarczające publiczności niezwykłych muzycznych doznań. W 2019 roku orkiestra reprezentowała gminę podczas finału Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Białymstoku, zdobywając 5. miejsce. Gmina Rychwał kładzie nacisk na rozwój społeczny, czego przykładem jest owocna współpraca z organizacjami pozarządowymi. Samorząd wspierał powstanie nowych podmiotów trzeciego sektora, m.in. poprzez pomoc w procesie rejestracji kół gospodyń wiejskich. Kolejnym przykładem współpracy jest rozwijający się z roku na rok Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w ubiegłym roku obchodził 5-lecie istnienia. W trosce o lokalny rynek pracy i rozwój społeczeństwa po raz pierwszy odbyły się targi pracy, które Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zorganizował wspólnie z 4 gminami. W targach udział wzięło ponad 30 pracodawców oraz instytucji doradczych. Aby ułatwić uczniom i pracownikom dojazd do szkół i zakładów pracy, ze środków budżetowych dofinansowywane są bilety autobusowe. Miesięczny bilet uczniowski kosztuje 78 zł, a pracowniczy 154 zł. Gmina korzysta ze środków funduszu autobusowego, dopłacając do nierentownych linii. Od kilku lat na terenie gminy odbywa się także jedyny w kraju ogólnopolski plener rysunkowo-malarski współorganizowany przy współpracy z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, zwieńczeniem którego jest poplenerowa ekspozycja prac przedstawiających piękno rychwalskiego krajobrazu. Nie zapominając o potrzebach najmłodszych mieszkańców gminy, zorganizowano zimowy i letni wypoczynek. W ramach ferii zimowych odbyły się zajęcia w hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Podczas wakacji młodzież miała możliwość skorzystania z kolonii w urokliwej miejscowości Murza-Sichle, półkolonii w Rychwale, a także obozu strażackiego nad Jeziorem Ślesińskim. Natomiast harcerze z nowo powstałej drużyny uczestniczyli w obozie w Pobierowie. W sumie z różnych form wypoczynku skorzystało prawie 500 uczestników. Z inicjatywy społeczności lokalnej zorganizowano wiele wydarzeń, do których należą m.in. Dzień Kobiet, Dożynki, Dzień Strażaka, uroczystości patriotyczne i wieczornice, gminny konkurs wielkanocny, święto pieczonego ziemniaka czy pożegnanie wakacji w klimacie roka. Ogromnym powodzeniem cieszy się również organizowany od niedawna na rynku miejskim jarmark świąteczny, podczas którego wystawcy prezentują bogatą ofertę wyrobów świątecznych oraz lokalnych produktów. Centrum Życia Kulturalnego Gminy skupia działające od 2 lat Kino za Rogiem. W 2. roku funkcjonowania przez maleńką salę kinową przewinęło się ponad 6 tysięcy widzów, co potwierdza, że ta inwestycja była strzałem w dziesiątkę.